Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie.
Witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną, tak jak zdążyłeś zauważyć, słynny wyjadacz od firmy RRC. Właściciel tej firmy nazywa to PC, czyli Plastic Conditioner. Przed aplikacją tego produktu obejrzałem sobie ten sprytny filmik, gdzie właściciel owego produktu atakuje go na lusterku. Aplikuje, może atakuje to źle, bo w sumie złe określenie. Aplikuje go na lusterko, mówiąc, że to jest lusterko, które wcześniej wymyli. Dla mnie to lusterko to jest zakupiony tani zamiennik danej marki, jakiejś nie wiem jakiej. Widać to było po kablach, więc tam raczej czyszczenia nie było. A zamienniki właśnie tak wyglądają. Mają takie, są plastikowe, przygotowane pod lakier. To jest moje zdanie i moja opinia, więc myślę, że tam czochania nie było żadnego, wystarczyło spojrzeć na kable. Ale dobra, co do samego produktu. U właściciela ten produkt pięknie się rozprowadzał, bardzo fajnie, ładnie przyszklił. Po dotarciu naprawdę różnica znaczna. Jak to wyglądało u mnie? A właśnie, jeszcze zanim zacznę mówić o produkcie. Produkt dostałem od kolegi, wybacz kolego, że tak powiem, z internetu, który kupił rok temu ten produkt i bał się go zaaplikować u siebie. O ile dobrze pamiętam, kolega Hubert. Jeżeli się pomyliłem i przepraszam przyjacielu, ale serdecznie ciebie pozdrawiam. I stwierdził, że wyśle mi próbkę. Chyba chciał mieć wkład do mojego kanału, co mnie bardzo cieszy. Dzięki. Wysłał mi próbkę i stwierdziłem, że tak naprawdę położę u siebie ten produkt na, tak jak widziałeś, karbonie, miękki plastik i na twardym plastiku. I zobaczymy, co będzie, bo w internecie krążą różne opinie. Gównoburza jest ogólnie ogromna. Ale wracając do aplikacji. U właściciela rzeczywiście ten produkt fajnie się rozłożył, elegancko, delikatnie. U mnie tak nie było. Nie wiem dlaczego. Produkt oleisty. Oleisty w aplikacji na maksa tempy. Szybko zasychał, jakby tak jakby się szybko kończył. Naprawdę trzeba go dużo, ale karbon chłonie dużo. Na plastiku, tym twardym również. Co do samej aplikacji. Chciałem zostawić jeden element. Tak jak widziałeś, podzieliłem sobie w poziomie i w pionie. Chciałem zrobić taki niby taką linię, jak to ma szwedzka flaga, ze względu na markę, na którą było to aplikowane. Średnio mi się to udało, ale już tak zostanie. I chciałem zostawić jeden element tak, żeby pokryć bez dotarcia. Nie udało mi się tak naprawdę rozłożyć to równomiernie, zostawały place, więc sobie odpuściłem. Czyli aplikacja dla mnie, no niestety, dupy nie urywa. Zero przyjemności. I teraz docieranie. Tu już jest w ogóle masakra. Z tego względu, że produkt szybko zasycha i tak naprawdę trzeba na maksa uważać, żeby go całkowicie nie zebrać. Ja na początku docisnąłem fibrą, bo widać, jak ona wchłonęła ten produkt i tam już został plac. Trzeba delikatnie, opór maksymalny. Docieranie jest tragiczne tego produktu. Tak jakby za szybko dosychał. I naprawdę trzeba z wyczuciem najpierw tak delikatnie zebrać. Trudny w aplikacji i w docieraniu produkt. Naprawdę wymagający, bym powiedział nawet. Wykończenie. I to samo powiem ci szczerze, bo ja myślałem, że na twardym plastiku będzie inaczej, że tutaj karbon go wchłonął i może przez to. I dlatego przeskoczyłem na twardy plastik. Tam jest to samo. Pokazałem na tym twardym plastiku w jednym momencie specjalnie. Zebrał go całkowicie w ogóle. Było widać, że tamten plac był taki jakby bez produktu. Także no pod tym względem ciężko. Naprawdę ciężki produkt, jeżeli chodzi o aplikację. Czyli nie ma tej, moim zdaniem, dla mnie nie ma przyjemności pracą tym produktem. Kolejna rzecz, wykończenie. No i tu jest fajnie. Tu jest fajnie, ale dla mnie jest fajnie na karbonie, bo ja lubię, jak na karbonie idzie w połysk, dlatego kładę powłoki. Uwielbiam, jak mi się karbon błyszczy. I ten produkt, jeżeli chodzi o wykończenie, to leci w połysk. Ja nie jestem wielbicielem połysku, jeżeli chodzi o plastiki. Tak jak widziałeś, ten twardy plastik masakra, błyszczy się jak psu dżądra, więc to nie moje wykończenie. Są zapewne osoby, które lubią. Ok, rozumiem, lubisz połysk, produkt dla ciebie. Jeżeli nie boisz się produktu, ja osobiście z tego względu zaaplikowałem go na auto, żeby sprawdzić test trwałości, który się pojawi na pewno kiedyś, nie wiem kiedy. To będzie oddzielny, że tak powiem, odcinek, oddzielny film. Drugi element, na który aplikowałem ten twardy plastik, on będzie sobie tam wisiał,
A, tam wisiał. On będzie sobie wisiał właśnie gdzie? Spójrz. No tak jak zauważyłeś, będzie sobie wisieć na płocie od czasu do czasu, jak będę przechodził albo wychodził na pojabłuszko czy po śliwkę do sadu. Będę sobie na nim zarzucał okiem. Ten panel zawiesiłem tam od razu po aplikacji na słońce i niech wisi. Zobaczymy, jaki wpływ będą miały warunki atmosferyczne na ten produkt. Na aucie będę badał teraz test trwałości. Zobaczymy, jak długo posiedzi. I podsumowując ogólnie ten produkt. Czy mi się podoba? Pod względem aplikacji docierania pod żadnym względem. Produkt od początku do końca jest nieprzyjemny. Tempo się aplikuje, tempo się dociera. Trzeba uważać, żeby go za dużo nie zebrać. Nie zebierzesz, zostają place, więc produkt dla mnie wymagający. Jeżeli chodzi o wykończenie, jeżeli lubisz połysk, ok, jest dla Ciebie. Ja na karbonie lubię połysk, więc fajnie wykończa. Widać, że to jest moim zdaniem powłoka. Powłoka. Czy odżywia plastik? No pewnie tak, pewnie tak. Odżywia, zresztą to widać, że wyciąga ten blask z tego plastiku. Myślę, że jakby był plastik mega dojechany, zrobiłby z niego alanowy, więc pod tym względem super. Odżywia, odżywia, konserwuje i na pewno zabezpiecza. Dla mnie to jest taka powłoka, bym powiedział, na tworzywa sztuczne. No teraz cóż, no, na końcu filmu pozostaje mi pokazać Ci kropelki na karbonie. Na tym plastiku zostawiam go. Nie dotykam tam, tam już zrobi resztę deszcz, warunki atmosferyczne. Pokażę Ci kropelki. A co do testu trwałości, będziemy musieli poczekać. Zobaczymy, jak długo posiedzi, jak się produkt będzie zachowywał. Na pewno będę Cię informował, jak sytuacja ma się z produktem od RRC, na który właściciel mówi PC. Dzięki za obejrzenie, ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!